Hello, hello. So today we can do the train your brain. This is unit 7, lesson 5, lesson objective, revision of lessons 1 to 4. Czyli mamy powtórzyć sobie wszystkie zagadnienia, które pojawiły się w lekcjach od 1 do 4, 7 działu. Więc zobaczcie, że już jesteśmy daleko, daleko. Grałem sobie właśnie w Wiedźmina. Znaczy właśnie, z 5 godzin temu i nie wyłączyłem Goga. Podręczniki, Brainy 4, klasa czwarta. We have got 5 exercises on page 92. The first exercise is about connecting words. Połącz wyrazy za pomocą poniższych kształtów tak, aby powstały poprawne zwroty. Napisz odpowiedzi w zeszycie i dorysuj odpowiednie kształty. Zanim zaczniemy to zadanie, przypominam, że mija powoli czas oddania mi kartkówki, a jeszcze 3 osoby z waszej klasy mi nie dały, więc czekam. Okej, okay, so. Napisz odpowiedzi w zeszycie i dorysuj odpowiednie kształty. Nie rozumiem. Czyli tak, dobra, czyli uwaga, mamy najpierw chat, mobile, on i my. I teraz musimy połączyć tak kształtem, żeby wyszło zdanie. Chat, on, my, mobile, czyli te pierwsze kropki mają kształt tego pierwszego zielonego, więc trzeba je w ten sposób połączyć. Chat, on my mobile, czyli liniami wzdłuż tych słów, od tych kropek. I w tej kolejności chat on my mobile. Ok. Go to judo classes. Go to judo classes. Więc będzie drugi ten taki, wyglądający jak stolik. Ta pierwszy powiedzmy to jest wanna, drugie stolik. Trzecie to będzie taki rów i to będzie post photos albo post comments. Post photos albo post comments. I wyjdzie wtedy, jak połączymy tak i tak. Wtedy mamy download music. Or download apps. I właśnie tak musi być zrobione to zadanie. Ja wam pokażę, jak ja u mnie zrobiłem. Ja akurat mogę pisać w książce, bo to moja, kupiona nawet. O, zobaczcie, tak zrobiłem. Nie wiem, jak macie w zeszycie to przedstawione. Od przyszłego roku szkolnego muszę dla siebie też kupić zeszyt, żeby zawsze mieć porównanie i wtedy będę widział dokładnie, bo nie zawsze ja mam tak samo jak wy. Szczególnie, że w niektórych klasach mam taką prototypową książkę, to w ogóle tam jest całkiem inaczej i czasami jestem zagubiony, ale dajemy radę. Ok, przeczytaj tekst i napisz, w jaki dzień tygodnia Amy chodzi na lekcję tańca. So, Amy does one activity every day. On Monday, Friday, Saturday and Sunday she plays volleyball. She plays football too. She doesn't play football on Wednesday. She doesn't play football on Thursday. She does karate too. She doesn't do karate on Wednesday. She goes to her dance class on... Więc Amy wykonuje jedną jakąś czynność każdego dnia. W poniedziałki, piątki i soboty i niedzielę gra w siatkówkę, więc zostaje nam wtorek, środa, czwartek. Gra także w piłkę nożną. Nie gra w piłkę nożną w środę, nie gra w piłkę nożną w czwartek, więc wiemy, że wtedy gra we wtorek, więc zostaje nam środa i czwartek. Uprawia także karate, nie uprawia karate w środę, czyli oznacza, że musi uprawiać w czwartek,
She goes to her dance classes on Wednesday. Czyli w środę chodzi na zajęcia taneczne. Pamiętajcie, że czasami może być coś takiego na jakimś egzaminie, że trzeba będzie metodą eliminacji wybrać prawidłową odpowiedź. Ok, rozwiąż krzyżówkę, zapisz odpowiedzi w zeszycie. This is exercise number 3. Music. What about music? Jak będzie pobierać muzykę? Download. Ok. Download. Homework. Do homework. Volleyball. W dół najpierw. No to na pewno play. Comments. Z komentarzami można je na p post. O, sorry, to jest też trzecie. Bo to jest poziomo, a play jest pionowo. Home. Go home. Idź do domu. I photos. P-O-S-Y-T-Y na T, więc take, robić zdjęcia. Ok. Ok. Rozwiąż zagadkę Igiego, napisz odpowiedzi w zeszycie. So this is 92-4. Find Daria in Unit 7. Musimy znaleźć Darię. Kto to była Daria? Bo już nie pamiętam. Ok, I can see her. She is on page 89 with her brother. What does she do every day? Co Daria robi każdego dnia? I musimy jeszcze przypomnieć sobie ten tekst. Czyli bardzo dużo rzeczy ona robi. Czyli uwaga. She gets up. Wstaje. Pamiętajcie, że jak jest she, to trzeba s do czasownika dodać. She gets up. Has a shower. Bo nie może być have, bo to trzecia osoba, więc has. Gets dressed. Brushes her teeth. Co tu jeszcze mamy w tekście? Has breakfast. Goes to school. A po szkole co ona jeszcze robi? Goes home. Idzie do domu. Writes apps. Ok, może być, żeby było tak ładniej. And writes apps. Zauważcie, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej zawsze jest to właśnie s w czasowniku. I to jest taki dowód, że to wszystko jest w czasie present simple. And the last one is 5. Przeczytaj informacje o Tomie i Becky. Przeczytaj pytanie na polu start i znajdź odpowiedź, która poprowadzi cię do kolejnego pytania. Zapisz w zeszycie numery pytań, które wykorzystasz. Który numer pozostał niewykorzystany? No i mamy Tom goes out on Monday and Friday. Becky goes out on Tuesday and Friday. Więc mamy tu waszą informację. I teraz uwaga. Pierwsze. Does he go out on Monday? Mamy, że tak. Więc yes, he, does he, no to yes, he does, czyli szóste. Dobra. I teraz pytanie szóste. Does she go out on Wednesday? Does she, czy ona? Wednesday w ogóle nie ma w tej zielonej ramce, więc no, she doesn't. No, she doesn't. This is number 2.
Do they go out on Friday? I patrzymy, czy u obu jest Friday. Jest, więc yes, they do. Pamiętajcie, do they? They do. Yes, they do. And this is number four. Does she go out on Tuesday? Yes, Becky goes out on Tuesday. So, yes, she does. This is number one. Do they go out on Thursday? Czy w czwartki chodzą? No, they don't. And three. Does he go out on Tuesday? Does he go out on Tuesday? No, he doesn't. Więc niewykorzystane zostało number five, czyli pytanie: Does she go out on Monday? Czy ona wychodzi z domu w poniedziałki? Ok. On the next page we have got on a midterm trip. Lesson objectives, functions, telling the time, asking what time it is, hurrying up, vocabulary time. Więc tu jest bardzo dużo jak na 6 zadań, ale od razu Wam powiem, że będą zadania na plusy, więc będzie można polepszyć sobie oceny. Uwaga! Celem lekcji jest poćwiczenie sobie funkcji językowych, czyli mówienie, która godzina, pytanie o czas, pośpieszanie kogoś i słownictwo związane z czasem. To słownictwo związane z czasem jest oczywiście na stronie 96 w czwartej zielonej tabelce i macie, że it's 10 o'clock jest 10, it's quarter past 10 jest kwadrans po 10, kwadrans to 15 minut, it's 20 past 10 jest 20 po 10 lub 20 minut po 10, it's half past 10, jest w pół do 11. It's 20 to 11, jest za 20, 11 lub jest za 20 minut 11. I it's quarter to 11, jest za kwadrans 11. Oczywiście pamiętajcie, że w języku angielskim godziny można czytać w bardzo prosty sposób, czyli mówiąc lewą stronę dwukropka i prawą stronę. Na przykład 8:40, 8:40. 7:13, 7:13. 8:59, 8:59. I w taki sposób jak najbardziej można się porozumiewać. Naprawdę pojęcia nie mam, dlaczego w podstawie programowej są tego typu głupoty, bo tak to już mówi się naprawdę w małej ilości miejsc na świecie. No ale no, trzeba tak umieć, bo w razie co będzie na egzaminie, no to musimy chociaż to poćwiczyć. Ale jak będziecie się porozumiewać, pamiętajcie, że poprawnie jak najbardziej, tak jak u nas się mówi 7:15, a nie kwadrans po 7. Przeczytaj dialogi i posłuchaj nagrania. Odegraj dialogi z kolegą lub koleżanką. I to będzie Wasze pierwsze zadanie, ale to nie będzie jeszcze na plusa. Po prostu ja puszczam dialogi, wtedy je przeczytam, a chciałbym, żebyście spróbowali przeczytać sami lub z kimś z rodziny lub ze znajomych. Okay. What time is it? It's 8 o'clock. It's time to get up. Am I late? Yes, you are. Hurry up. B. Excuse me, what time is it? It's 1 o'clock. It's time to have lunch. Are we late? No, you aren't. Take your time. Ok, od razu zauważcie tutaj pewną różnicę. Jeżeli rozmawiamy z kolegą o czas, to zawsze jest typu what time is it, która jest godzina. Natomiast jeżeli chcemy kogoś obcego zapytać, to miło by było powiedzieć excuse me, czyli przepraszam. What time is it? Która jest godzina? It's 8 o'clock. It's time to get up. Jest 8. Czas wstawać. Am I late? Czy się spóźniłam? To jest dziewczyna, nie? Yes, you are. Hurry up. Tak, spóźniłaś się. Pośpiesz się. Excuse me, what time is it? Przepraszam, która jest godzina? It's 1 o'clock. It's time to have lunch.
Jest pierwsza, czas na lunch, czyli pierwsza chodzi o 13. Are we late? Czy jesteśmy spóźnione? No, you aren't. Take your time. Czyli nie jesteście, nie śpieszcie się. Ok, and then we have got exercise number 2. Dopasuj dialogi A i B do zdań 1 do 4. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. It's in the afternoon. No i to dzieje się po południu. No to będzie bardzo proste. So this is A or B. What do you think? Of course it is B. It's in the morning. Rano. It's A. The girl is late. Spóźniona. A. The girl isn't late. Nie jest spóźniona. B. Okay. And now vocabulary presentation. Posłuchaj nagrania, dopasuj zdania do odpowiednich zegarów. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. No myślę, że jak ktoś jeszcze pamięta z wcześniejszych lat podawanie czasu, to bez problemu, bez nagrania może to zrobić, ale nagranie może Wam na pewno ułatwić. Spróbujcie zrobić to sami. CD 3, track 12. 1. It's 10 o'clock. 2. It's 10:15. 3. It's 10:20. 4. It's 10:30. 5. It's 10:40. 6. It's 10:45. Chciałbym też, żebyście zwrócili uwagę na ważną kwestię, która jest przeciwieństwem tego, co mamy w Polsce. A mianowicie, jeżeli mówimy, że jest w pół do jakiejś godziny, to u nas się mówi na przykład w pół do piątej, to znaczy, że jest 4:30. A u nich nie mówi się w pół do, tylko połowa po. Czyli połowa po czwartej. Half past four. To jest u nas w pół do piątej, żeby Wam się to nie myliło. Ja pamiętam, jak ja byłem mniej więcej w Waszym wieku i miałem prywatnie angielski, bo niestety u mnie w szkole dopiero angielski był, jak miałem 15 lat chyba, no. I w każdym razie myliło mi się to ciągle, no bo w pół do czwartej, half past four, skoro w pół do czwartej, no to dla mnie to... Nie, w pół do czwartej to jest half past three. No to tak dziwnie było. Ale w końcu się nauczyłem, że w Wielkiej Brytanii, w krajach anglojęzycznych mówi się po prostu połowa po jakiejś godzinie. I to naprawdę da się sobie wbić do głowy. Ok, so, number one, it's 10 o'clock. This is picture B. Number two, it's 10:15. Past to po. Więc kwadrans po dziesiątej, it is F. It's 10:20. This is D. It's 10:30. Połowa po dziesiątej, czyli 10:30, this is E. It's 10:40. Two to jest do lub za, czyli za 20 do 11, za 20:11, this is A, bo to wtedy 10:40. And it's 10:45, this is of course C. I teraz uwaga, słuchajcie, macie tutaj trzy zadania. Które będzie można zrobić na plusa, więc można z jednej lekcji dostać aż 3 plusy, więc polecam, bo niektórym brakuje do 6, a niektórzy pracują już nawet na nowe. Pracujcie w parach, popatrzcie na zegary A do F, na zmianę pytajcie o godzinę i odpowiadajcie na pytania. Tak więc to trzeba zrobić audio lub wideo. I uwaga! What time is it? It's 7 o'clock. What time is it? It's
7:30 albo 7:30. Nie musicie nic dodatkowego, tylko po prostu przećwiczyć te 6 godzin. Czyli jedna osoba się pyta, what time is it? Może to być ktoś z rodziny lub kolegów, koleżanek, a druga odpowiada czas. Macie tutaj dodatkowe jeszcze słówka, że tam have lunch, have dinner, go to bed. Można to jakoś użyć, jeżeli ktoś ma ochotę. 5. Pracujcie w parach, uzupełnijcie dialogi informacjami z ćwiczenia 4 i zapiszcie je w zeszycie. Odegrajcie dialogi z kolegą lub koleżanką. I to będzie podobnie. Tu trzeba będzie też nagrać audio lub wideo. Ale ja w tym Wam pomogę, bo zrobimy wspólnie teraz te dialogi. So, what time is it? It's 7:30. No bo jest połowa po 7, 7:30. It's time to... I do, co mamy, na co mamy teraz czas o 7:30? Szukamy w 4. Get up. Czas wstawać. Am I late? Yes, you are. Tak, jesteś spóźniona. No i mamy drugi czas, 8:15 albo 8:15. What time is it? It's... No i można też tak zrobić, jak tu mają 8:15. It's... Time to, no i co o 8:15? It's time to have breakfast. Am I late? No, you aren't. Take your time. Tak więc, jeszcze raz powtarzam, zadanie 4. Zadajecie pytanie, która godzina i odpowiadacie na to pytanie 6 razy. Tak jak w chmurkach mniej więcej, tylko używając tych słów, tych godzin. A w 5 właściwie wystarczy odegrać uzupełniony dialog. I pierwszy i drugi. Czyli po prostu nagrywacie się audio lub wideo, jak ze sobą czytacie dialogi. Jedna osoba jest A, druga B. No i jest jeszcze zadanie 6. I 6 to jest miks wszystkiego i też jest na plusa. Pracujcie w parach, wyobraźcie sobie, że jesteście na zielonej szkole. Odegrajcie dialogi z wykorzystaniem godzin i czynności z ćwiczenia 4. What time is it? No i bierzecie na przykład godzinę 7:30. It's 10:30. It's time to get up. Dalej. What time is it? It's 8:15. It's time to have breakfast. Czyli po prostu tym razem czytacie całą linijkę z 4. What time is it? It's 10:30. It's time to play volleyball. Nic nie trzeba dodawać, tylko właśnie w miejsca tych kropek na końcu dodajecie to, co jest A, B, C, D, E, F w 4, a wcześniej po prostu zmieniacie godzinę. Tak więc z dzisiejszej lekcji każdy z Was ma szansę otrzymać 3 plusy. Tylko, że jedyne utrudnienie to nagrać się audio lub wideo i mi to wysłać. Tak jak mówiłem, czas jest ograniczony do dnia wystawiania ocen, więc macie jeszcze 2 tygodnie ponad. Chociaż 2 tygodnie? A nie wiem. Oh God. 3 tygodnie, dzisiaj jest sobota, to tak, ponad 2 tygodnie. Okay, so this is all for today. Udało nam się zrobić 2 tematy. Na następnej lekcji będziemy rozmawiać, słuchajcie, o niebezpiecznych podróżach do szkoły. Nie zawsze jest tak, że przyjeżdża po dzieci autobus i je zawozi dosłownie pod samą szkołę. W niektórych krajach, słuchajcie, trzeba iść po bardzo stromych schodach albo płynąć jakąś łódką. Czasami, słuchajcie, dzieci lecą samolotem małym do szkoły, więc będziemy mieli o tego typu sytuacjach, będziemy mieli o Azji, a dokładniej o Chinach, Indiach i Nepalu. Okay, thank you very much for your attention. Have a great evening. Goodbye.